Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię trzy szybkie ćwiczenia, których wykonanie zapewni Ci relaksację i odprężenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W pierwszym ćwiczeniu zadbamy o rozluźnienie kręgosłupa lędźwiowego w jego wyproście. Do jego wykonania będziemy potrzebowali ściany i zawiniętego ręcznika. Kładziemy się na podłodze, zbliżając pośladki jak najbliżej do ściany, opieramy na niej wyprostowane nogi. Ręcznik powinien znajdować się pod odcinkiem lędźwiowym, a nie pod kością krzyżową. Bierzemy długi i głęboki wdech, aby zmniejszyć napięcie w odcinku lędźwiowym. Kontrolujemy oddech i staramy się jak najbardziej rozluźnić. Jeżeli pozycja z wyprostowanymi nogami jest dla Ciebie zbyt niekomfortowa, regresją jest tutaj zgięcie nóg. Proponuję leżeć w ten sposób i skupić się na powolnym, głębokim oddychaniu przez minutę. Jeżeli interesuje Cię temat amortyzacji kręgosłupa, czyli biomechaniki krążka międzykręgowego, sprawdź nowy wpis, do którego link znajduje się w opisie. Dowiesz się z niego m.in. o różnicach w budowie krążka na poszczególnych segmentach kręgosłupa, właściwościach elastycznych krążka i rozkładzie obciążeń na kręgosłup przy codziennych ruchach. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się na rozluźnieniu w rotacji. Kładziemy się na boku, nogę z góry zginamy do 90 stopni w biodrze. Dolną ręką łapiemy za zgięte kolano od góry i dociskamy je do podłogi, zaś górną staramy się położyć po stronie przeciwnej na podłodze. Tak wygląda pozycja docelowa. Niekiedy mogą pojawić się problemy z mobilnością, nie pozwalające na wykonanie tego od razu. W takim wypadku proponuję przez rotowanie się znalezienie najwygodniejszej dla nas pozycji, gdzie w kontrolowany sposób jesteśmy w stanie się rozluźnić i odprężyć. Takie rozciąganie wykonujemy po 30 sekund na stronę, chyba że jedna strona jest mniej rozciągnięta. W ostatnim ćwiczeniu rozluźniamy nasze lędźwia w zgięciu. W pozycji klęczącej siadamy na piętach. Następnie nie odklejając pośladków od pięt, staramy się sięgnąć rękami jak najdalej podłogi. Gdy już dojdziemy do tej pozycji, staramy się wytrzymać w niej przez 30 sekund. Dodatkową zaletą tego ćwiczenia jest możliwość większego skupienia się na jednej ze stron pleców, gdy czujemy, że któraś jest bardziej spięta. W tym celu przenosimy ręce na jedną ze stron, wtedy po przeciwnej na plecach poczujemy większe rozciąganie. Za pierwszym razem proponuję wykonać wszystkie trzy ćwiczenia, tak jak przedstawiłem, natomiast jeżeli któreś szczególnie Ci podpasuje pod kątem odprężenia, skup się na nim. Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli film się podobał, zostaw łapkę, komentarz dla statystyk, dzięki i do następnego.